PNA Małe Bici. Witamy gorąco i serdecznie Związek Narodowy Polski na paradzie 3 maja. Uśmiechnięte twarze, młodzieży coraz więcej i Bici. Niech nam tutaj zatańczą także Bici, kolejna grupa związku. 103.1 FM Polish American Mix. I live in the music radio station for the Chicago area. Join the Polish radio station 103.1 FM for the Polish Independence Run on Chicago's beautiful lakefront at Montrose Harbor on October 29th, but you can register now. Natalia, która to jest w ogóle twoja parada? Nie wiem, mam 19 lat, także chcę powiedzieć, że 19. O, czyli... Może i nawet 20, bo chyba jak mama była w ciąży, to też byli. Czyli od kołyski jeszcze wcześniej, także przychodzicie tutaj każdego roku. Co w niej zachwyca najbardziej? Myślę, że to, że właśnie w Chicago, w amerykańskim mieście można właśnie widzieć polskie stroje ludowe, Polaków, Polonię zjednoczącą się i po prostu, która wychodzi na ulicę i mówi, że hej, my tu jesteśmy, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Zaśpiewałaś tutaj hymn Polski. To staje się taką trochę normą dla Ciebie. Czy w ogóle stres Ci kiedykolwiek jeszcze towarzyszy podczas wykonywania hymnu polskiego? Bo to jest podniosła chwila, prawda? Tak, oczywiście. Ja generalnie zawsze się stresuję. Zawsze się stresuję przed różnymi występami, nawet przed takim hymnem. Ale przede wszystkim, bo nie chcę tego zniszczyć i chcę zrobić to zawsze jak najlepiej. Ale to jest taki już bardziej motywujący stres niż taki bardziej paraliżujący. Także, ale jest dobrze. Jak jest stres, to przynajmniej jeszcze mam dużo do roboty, także... Słuchaj, powiedziałaś, że przychodzisz tutaj każdego roku, przyjeżdżasz. Czasami różne plany powodują, że jesteś raz w jednym miejscu, raz w drugim. Udało się to wszystko tak zorganizować. Jak mniemam, masz zamiar także bywać na kolejnych paradach. Tak, oczywiście. Ja planuję tu być jak najdłużej się da. Także zawsze jestem, zawsze wspieram i mam nadzieję, że będę w przyszłości. Za grupami studentów jest Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie, założone w 1922 roku. Wydarzenie jak co roku, bardzo podniosłe, ale też wesołe. Bardzo wiele tutaj biało-czerwonych flag, oczywiście wszyscy ubrani na biało-czerwono, no bo jakże mogło być inaczej. My również poniekąd. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że to jest taki czas, kiedy to my przejmujemy miasto, bo miasto jest nasze tego dnia. Dokładnie tak. Tutaj jest tyle takich fajnych elementów. Auta PRL-u, policja jak w ogóle przyjeżdża, robi tego mnóstwo tego zamieszania, jak włączają wszystkie koguty, to wszystko się świeci. No, grupy marszowe, generalnie każdy tutaj stara się pokazać z jak najlepszej strony. Cieszymy się, że my możemy być, że nasza ciężarówka w końcu tutaj jest, że jest z nami Dziennik Związkowy, że jest Związek Narodowy Polski. Piękne barwy, biało-czerwone, tak jak powiedziałaś tutaj, panują absolutnie tego dnia w Chicago. I to jest dzień, z którego powinniśmy być dumni, zadowoleni, powinniśmy się nim cieszyć. I właśnie jesteśmy dumni, jesteśmy zadowoleni, cieszymy się z tego, co tutaj się odbywa. I tak naprawdę ta parada również będzie należała do wyjątkowych z racji tego, że pierwszy raz od wielu lat spadło trochę deszczu. Daniel mówił, że nie będzie padało, ale jednak nawet Daniel czasami się myli. Nie było go dużo, także ta pomyłka nie była zbyt duża. Natomiast parada to na pewno miejsce, gdzie należy się pojawić, jeśli... Czujemy się Polakami, jeśli jesteśmy Polakami, jeśli chcemy się zintegrować i po prostu poczuć tę polskość w samym centrum, w samym sercu Chicago. Dużo elementów także wojskowych, militarnych. Poczułaś się tutaj bezpieczniej. Generał, przyjacielem Polonii, pułkownik, marszałkiem, no i te orkiestry tutaj Gwardii Narodowej Stanu Illinois, policja, więc no tak podniośle to wszystko wyglądało. Ale rzeczywiście temat, hasło poważne. My cieszymy się, że my dzisiaj tutaj jesteśmy z Wami, dla Was. I będziemy także w latach następnych, obiecujemy. Pozdrawiamy!